Jest prezes? Jest. Od paru dni posyła po pana. Jak się pan ma? Jak się kochany pan ma? Ja byłem bardzo niespokojny o pańskie zdrowie. To bardzo niepoczciwie zostawiać swoich przyjaciół w takiej długiej niepewności. Ja się grubo za panem stęskniłem. No, dziękuję. Pan jesteś bardzo dobry człowiek. A kto może inaczej o mnie mówić? Ja wczoraj 25 rubli dałem na kolonie letnie. Patrz pan, to jest wydrukowane. Co z naszą wełną? Kupiłem i sprzedałem od razu za gotówkę. To dobrze, bo mnie dzisiaj trzeba... Dużo gotówki. Komu nie potrzeba dużo gotówki? Pan ją będziesz miał, bo pan masz głowę. A pańska matka była moją kuzynką, pan wiesz? No, sprzedawała resztki na Piotrkowskiej. Pan jesteś do niej podobny. Ona była śliczna, obszerna, duża kobieta. Pan masz pieniądze przy sobie? Nie mam. To przyślij je pan koniecznie przed czwartą. Mam wekslowe wypłaty. Dużo zarabiamy? No, ja zarabiam dosyć, ale pan? Jak to przecież do spółki? Mój kapitał? Nie, kapitał jest mój, bo jest u mnie. Przecież umówiliśmy się na 10% po odtrąceniu kosztów. To zapłacę mu 10%, a kapitału nie zwrócę. Co? Co pan gadasz? Pan masz małe rybki w głowie. Mówię panu otwarcie, że pieniądze ulokowałem w swój interes. Moje pieniądze? Pańskie pieniądze, które pożyczyłem na długi termin. Panie Maurycy Welt, natychmiast wypłać mi pan moje 30 tysięcy marek. Panie Grinszpan, pieniędzy panu nie oddam. Ja mam 30 lat i czas mi zacząć. Zapłacę panu od nich 10% rocznie. A oddam, kiedy się dorobię. Pan zwariował. Pan jesteś chory, zmęczony podróżą, interesami. Pan musisz trochę odpocząć. Panie Stein, łącz pan telefon z policją. Ja z panem inaczej porozmawiam. Ty łobuzie, ty złodzieju. Ja cię każę zgnoić. Cicho! Bo do więzienia wsadzę za obelgi. A policją pan nie strasz. Gdzie są dowody, że pieniądze, które dałeś mi pan w czeku na Lipsk, są pańskie, a nie moje. Co? Thank you.